Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu Wieści z Mazowsza, a w nim pokażemy zrealizowane już inwestycje związane z rozbudową gospodarki wodno-kanalizacyjnej gmin na Mazowszu, a nasi bohaterowie opowiedzą o planach i inwestycjach na najbliższe lata. Odwiedzimy wójtów w gminach Opinogóra Górna, Cegłów oraz Radzanów. Tutaj znajdujemy się na obiekcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Udało się na nią pozyskać prawie 3 miliony środków unijnych, dzięki czemu może ona przyjąć ścieki prawie z całej gminy, może obsłużyć 5 tysięcy mieszkańców. Do tej pory na terenie gminy funkcjonowała oczyszczalnia ścieków, natomiast jej możliwości techniczne przerobu już niestety są wyczerpane. Rozbudowa jest konieczna, żebyśmy mogli podłączać kolejnych mieszkańców. W tej chwili najbliższe plany to jest budowa około 2 km sieci kanalizacji sanitarnej. Jest kilkudziesięciu mieszkańców potencjalnych zainteresowanych podłączeniem się do tej sieci. Ochrona środowiska jest jednym z głównych celów naszej działalności. Uważamy, że trzeba powiedzieć stop wywożeniu ścieków na pola i dlatego wybudowaliśmy oczyszczalnię tutaj w Radzanowie. Był to duży wysiłek dla nas, ale dzięki dofinansowaniu udało nam się tę inwestycję zrealizować. Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest wprowadzenie jak największej liczby proekologicznych rozwiązań, ponieważ już teraz borykamy się z suszą wynikającą nie tylko z ograniczonej ilości wody, ale także z nadmiernego zużycia wody i emisji ścieków. Te pochodzą przede wszystkim z gospodarstw domowych, rolnych oraz zakładów. Z roku na rok na coraz większym obszarze naszego kraju pojawiają się nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Tam, gdzie zabudowa jest gęsta, pojawia się kanalizacja. Tam, gdzie domy są rozproszone, dzięki unijnemu wsparciu budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Środki na inwestycje pozyskiwały samorządy, podobnie ma być w obecnej perspektywie unijnego finansowania, a pieniądze na realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową będzie można pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cegłów to jedna z najstarszych osad południowo-wschodniego Mazowsza. Jest gminą rolniczo-letniskową z uwagi na wyjątkowy mikroklimat. Mając na uwadze ochronę niezwykłych walorów przyrodniczych, samorząd troszczy się o inwestycje w ekologiczne rozwiązania dla jej mieszkańców, co przyczyniło się do nadania gminie statusu Zielonego Cegłowa. Znajdujemy się w gminie Cegłów, w powiecie mińskim. Gmina Cegłów położona w sercu tegoż powiatu, 6200 mieszkańców. Tutaj znajdujemy się na obiekcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Udało się na nią pozyskać prawie 3 miliony środków unijnych, dzięki czemu może ona przyjąć ścieki prawie z całej gminy, może obsłużyć 5 tysięcy mieszkańców. Przed modernizacją gmina nie mogła dalej budować sieci kanalizacyjnej, gdyż nie mogła realizować nowych przyłączy z uwagi na to, że poprzednia oczyszczalnia
już była przelewana w okresach mokrych i groziło to jakąś awarią ekologiczną, tak, czy zanieczyszczeniem wód tutaj gruntowych. Po modernizacji ta formuła się otworzyła. Możemy teraz myśleć o kanalizowaniu kolejnych miejscowości gminnych. Już w tym momencie mamy skanalizowany prawie cały Cegów, a plany na kolejne lata to miejscowości przyległe, takie jak Rudnik, Pełczanka, Wiciejów, ale również będziemy przechodzili na południową stronę gminy i planujemy budować sieć kanalizacyjną w miejscowości Posiadały i Piaseczne. Przyjęliśmy plan sanitacji gminy, gdzie zakładamy, że bardziej efektywna we wszystkich miejscowościach byłaby budowa sieci kanalizacyjnej. Jednak względy ekonomiczne uniemożliwiają nam szybką realizację tego procesu. Z uwagi na to też przyjęliśmy rozwiązanie i będziemy w tej nowej perspektywie chcieli uruchomić działanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym momencie prowadzimy też nabór wśród mieszkańców, którzy chcieliby pozyskać dofinansowanie na to, aby te przydomówki u siebie wybudować. One w jakiś sposób będą taką namiastką posiadania przyłącza czy dostępu do kanalizacji tam, gdzie nie jest to ekonomicznie uzasadnione. No i oczywiście poprawią tą politykę ekologiczną gminy. Mamy hasło, tak, Cegów zielona gmina, więc chcemy, że rzeczywiście, żeby to była gmina zielona, proekologiczna, aby tutaj mieszkańcy żyli w zgodzie z naturą i jak najmniejszym stopniu zanieczyszczali naturalne środowisko. Inwestycje, które prowadzimy, wynikają z potrzeb, które są przedstawiane przez mieszkańców. Tak samo budowa tych sieci kanalizacyjnych, gdzie w poprzednim okresie podłączyliśmy do sieci prawie 700 mieszkańców naszej gminy. Kolejne miejscowości na tą kanalizację czekają, dlatego też chcemy, aby to realizować, a możemy to zrealizować tylko i wyłącznie wtedy, gdy pozyskamy środki unijne, bo gmina sama w sobie ma ograniczony budżet, ograniczone potrzeby. W najbliższej perspektywie zamierzamy też zrealizować kilka kolejnych inwestycji oprócz tych, o których wspominałem wcześniej. To jednym z priorytetów jest budowa hali sportowej. Też chcemy zrewitalizować centrum Cegłowa, przywrócić prawa miejskie naszej miejscowości. Chcielibyśmy również stworzyć, może nie w każdej miejscowości, ale w większości miejscowości w naszej gminie, centra takie, gdzie rodziny z dziećmi, starsi czy młodsi mogliby spędzać czas. Mówię tu o modernizacji świetlic, czy również tworzeniu placów zabaw, czy siłowni zewnętrznych. Na to też chcemy postawić nacisk. Opinogóra Górna leży na trzech pagórkach, będących częścią Wysoczyzny Ciechanowskiej. Jest to malownicza gmina, nierozerwalnie związana z życiem i twórczością Zygmunta Krasińskiego. Miejscowość przyciąga nie tylko ze względu na wyjątkowe walory kulturalne, ale również ze względu na dynamiczny rozwój i inwestycje podnoszące jakość życia jej mieszkańców. Jesteśmy na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Opinogóra Górna, w gminie Opinogóra Górna, leżącej w północnej części Mazowsza. Stacja uzdatniania wody została zmodernizowana na potrzeby mieszkańców ze środków unijnych byłej perspektywy. Tych potrzeb dla mieszkańców mamy całe mnóstwo. W tej chwili również planujemy inwestycje w infrastrukturę. Chcemy rozbudować istniejącą na terenie miejscowości oczyszczalnię ścieków i również wybudować kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej. Z
Stacja uzdatniania wody w Opinogórze zapewnia dostarczenie uzdatnionej wody dla około 10 miejscowości wokół Opinogóry. W tej chwili jakość wody jest zdecydowanie lepsza. Mamy ustawione zbiorniki retencyjne, które pozwalają na dostarczanie tej wody w odpowiednim ciśnieniu. Mamy piękny obiekt muzealny na terenie gminy. Tam też do tej pory bez tej modernizacji mieliśmy problem dostarczenia wody do celów przeciwpożarowych. Obecnie on już został zażegnany. Myślę, że na najbliższe kilkanaście lat problem zaopatrzenia miejscowości, mieszkańców w wodę jest już za nami. W tej chwili planujemy kolejne inwestycje. Został już ogłoszony nabór przez urzędy marszałkowskie. Chcemy rozbudować oczyszczalnię ścieków w Opinogórze Górnej, rozbudować też sieć kanalizacji sanitarnej, fragment sieci wodociągowej. Jest to rozwiązanie kompleksowe, które pozwoli również na lepszy komfort życia mieszkańców na terenie naszej gminy. Takie mamy plany, jeśli chodzi o infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Do tej pory na terenie gminy funkcjonowała oczyszczalnia ścieków, natomiast jej możliwości techniczne przerobu już niestety są wyczerpane. Rozbudowa jest konieczna, żebyśmy mogli podłączać kolejnych mieszkańców. W tej chwili najbliższe plany to jest budowa około 2 km sieci kanalizacji sanitarnej. Jest kilkudziesięciu mieszkańców potencjalnych zainteresowanych podłączeniem się do tej sieci. Wiadomo, że do tej pory w większości niestety funkcjonują szczelne zbiorniki, nieszczelne zbiorniki kanalizacji sanitarnej, tak zwane szamba. Jest to bardzo uciążliwe, niestety też jeśli chodzi o środowisko naturalne, również jest to niezbyt dobre rozwiązanie. Takim faktycznie komfortowym i bezpiecznym dla środowiska rozwiązaniem jest jednak posiadanie dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie te ścieki są właściwie oczyszczane i odprowadzane do odbiorników. Kolejne nasze plany, jeśli chodzi o środki pozyskiwane z PROW-u, to jest już w ramach perspektywy kolejnej, w ramach tak zwanego lidera. Chcemy poprzez dobrze tutaj prosperującą i działającą lokalną grupę działania Północne Mazowsze pozyskać środki na wybudowanie ścieżki rowerowej, dydaktycznej. Nabór został już ogłoszony. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju naszej miejscowości, no i całej gminy. Chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżali, mogli w jak najbardziej komfortowych warunkach korzystać z uroków naszej miejscowości. Gmina Opinogóra Górna jest typową gminą wiejską o rozproszonej zabudowie i niestety takie super komfortowe rozwiązanie, jeśli chodzi o sieć, nie wszędzie zdaje egzamin. Wybudowaliśmy około 200 przydomowych oczyszczalni ścieków w siedliskach rozproszonej zabudowy, gdzie możliwości podłączenia do zbiorczej kanalizacji są po prostu nierealne. Mieszkańcy są zadowoleni z tego rozwiązania. Mamy taką nadzieję, funkcjonują te przydomowe oczyszczalnie dość dobrze. Tylko jak wspomniałem wcześniej, są to miejsca rozproszonej zabudowy, gdzie nie ma możliwości fizycznie podłączenia mieszkańców do sieci i oczyszczania ścieków poprzez oczyszczalnię funkcjonującą w miejscowości Opinogóra Górna. Podsumowując, potrzeby wynikają wprost z oczekiwań mieszkańców. A najbardziej efektywne i najbardziej oczekiwane to są oczekiwania inwestycji w infrastrukturę. To są tego typu właśnie inwestycje, to są stacje uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej, tudzież również przydomowe oczyszczalnie ścieków. Taki mamy cel i mamy nadzieję, że uda nam się te środki pozyskać w tej nadchodzącej perspektywie unijnej.
Radzanów, gmina usytuowana na nizinie północno-mazowieckiej, w przeważającej części ma charakter rolniczo-przemysłowy, co jest naturalnym odzwierciedleniem warunków przyrodniczych i tradycji tego terenu. Ze względu na dużą dynamikę rozwoju, samorządy troszczą się o rozbudowę infrastruktury niezbędnej do życia mieszkańców swojego regionu. Jesteśmy w gminie Radzanów, w powiecie mławskim. Znajdujemy się na terenie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków. Oddana została do użytku w 2014 roku. Mamy skanalizowane połowy Radzanowa. Ponadto przywozimy ścieki z sołectw do naszej oczyszczalni. Ochrona środowiska jest jednym z głównych celów naszej działalności. Uważamy, że trzeba powiedzieć stop wywożeniu ścieków na pola i dlatego wybudowaliśmy oczyszczalnię tutaj w Radzanowie. Był to duży wysiłek dla nas, ale dzięki dofinansowaniu udało nam się tę inwestycję zrealizować. W tej chwili jest podłączonych 111 przyłączy z terenu Radzanowa. Długość tej sieci jest w granicach 4,5 km. To wszystko mieści się w obiekcie zamkniętym, czyli oczyszczane ścieki idą najpierw mechanicznie, następnie są oczyszczane poprzez reaktor biologiczny, w którym odpowiednie bakterie, które wytrącają te większe zawartości i odsączają, także czysta woda odchodzi do kolektora, do Starorzecza rzeki. Także badania są robione, w pierwszym roku były badane raz na miesiąc, zgodnie z pozwoleniem wodoprawnym. Obecnie badane są raz na kwartał i wyniki są dobre, nawet bardzo dobre. Mieszkańcy nasi są zadowoleni z tego, że mają przyłącza i że odprowadzają ścieki do oczyszczalni ścieków. Również płacą mniej niż w przypadku ścieków dowożonych. Należałoby dalszą część Radzanowa podłączać jak najszybciej, bo w tej chwili idzie tylko około 30 metrów sześciennych ścieków na dobę, a ta oczyszczalnia w tej chwili, jeden reaktor jest w stanie przerobić 250 metrów sześciennych. Także całą gminę możemy tu podłączyć. Obecnie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i jeżeli wniosek zostanie pozytywnie oceniony, dostaniemy środki finansowe, to w roku przyszłym będziemy robili kolejne przyłącza. Jeżeli nam się uda te plany zrealizować, to 85% mieszkańców Radzanowa będzie już przyłączonych do oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ta, żeby dobrze też pracowała i świetnie czyściło ścieki, do tego są potrzebne, pomimo że jest automatyka, elektronika, technika, ale potrzebny jest człowiek, konserwator, który to musi dozorować. Bez ludzi nie da rady sam pracować. No człowiek jest najważniejszy.